Kurwa, Piotr! Żywica? A jak? Ty się nie śmiej, bo ty też. Nie. Nie? To nie zobaczysz. Ma. No nie ma. No. Ty, Tomek, widzę, ja to po rowerze, ale ty to cały czas na treningu. Ja cały życie na treningu. I biegałbym, i rower, prawie triatlon. Bo nie wszyscy, Tomek, YouTube-widzowie wiedzą, ile lat kulturystykę uprawiałeś. Oj, weź. Ale było to. No było, było. No było trochę. A ty podśmiechujki robisz. Nieprawda. Ale trzy cyfry na sztandze, na ławeczce były? Były. Piękne rzeczy. A teraz co, postanowiłeś filigrę, nowym zawodnikiem? Tak, kolarstwo uprawiać. Kolarstwo amatorskie. Romantyczne. Górsko-nizinne, o tak to się nazywa dokładnie. A romantyczne? Też. Ja jestem zwolennikiem kolarstwa romantyczno-kawowo-ciastkowego. No ja bardziej ciastkowego. Kawiczku też, ale ciasteczku musi być. Przede wszystkim. Kochani, dzień dobry wszystkim ze studia bardzo ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony Kamil. I nie Kamil. I? Słońce. Tutti frutti di mare, pizza. Carbonara. Kaputyna. I kapucina. Czyli kolejny rower z włoskiej stajni Pinarello. A nazywa się on? Granger. Tak. Takie. Czekaj, jest kanapka taka. Granger chyba, czy Granger gdzieś. No. Grander. No. Grander, Grander. I Grinch. You're a mean one, Mr. Grinch. Ale co ja właśnie założyłem? Czego nie widziałem wcześniej? Tego. Widziałeś tą naklejkę takiego ludzika? Widziałem. W hełmie chyba rzymskim, tak? Tak. Legionisty rzymskiego. I tu jest napisane Exploring Everywhere. To po angielsku. A co znaczy? Nie wiem. No, no. Eksploruj, czyli zwiedzaj wszystko wszędzie. A mogli po włosku dać, nie? Tutti frutti. Fajnie by było, jakby po włosku był taki napis. Fajnie by było. Kochani, Pinarello przygotowało nowość, ponieważ Grangera do tej pory nie było w swojej ofercie, a Pinarello do tej pory... Co Pinarello? Miało Grevilla. Tak. I oni teraz mają to podzielone, ponieważ powstał tańszy model Granger, który geometrię ma... Wygodnicką, nazwijmy ją po polsku, bo chociaż nie możemy mówić wygodnicką, powiedzą, że to jest nie po polsku. Ale ja mogę mówić wygodnicka geometria. Jesteś filigranowy zawodnik, możesz mówić. A tamta jest wyścigowa w Grevillu, ta jest wygodnicka. Ja podejrzewam, że tu jest wyżej główka pewnie. No generalnie cała geometria jest zrobiona tak, żeby nam było wygodniej. Ale mało tego, Pinarello oczywiście nie zapomniało o różnych mocowaniach pod różne elementy. Aczkolwiek z racji na to, że jest to rower karbonowy, to nie ma tylu szałowych z boku tam wszystkich no mocowań na widelcu. Ale widelec też jest zachowany, on się nazywa? Onda. Tak, ale ma mocowania pod bagażnik. O, tu, pod błotnik. Pod błotnik tu możliwe, w środeczku. I tu jest dziurka. Tak. I tam u ciebie są. Tu są dziurki. Tak. I tu są dziurki. Tak. I jeszcze dodatkowo mamy uchwyt pod spodem. Jest. Na bidon. Na bidon. Na uchwyt, na koszyk na bidon. Sama rama jest wykonana z? Karbonu, to jest T600 u nich to się nazywa, tak? Bodajże. Tak jest. Ale i teraz to, co jest dla mnie bardzo ciekawe, bo bardzo często jak nasi klienci kupują gravela, a graveli sprzedajemy naprawdę ciągle mnóstwo i ten trend, jak ktoś się pyta, to trend gravelowy nie spada w ogóle. Bardzo często dużo ludzi chce wstawiać do graveli napęd 2X. Tak, ale ma to plusy i mi patrzy, czy żywica. Ja będę kucał chyba jednak. Kucnij. Spodnie mam mokre, jakieś takie dziwne. No tak. Owada teraz. Ja będę. Jaki masz przykut. Cześć, tu Gracja Nastacki. A teraz będzie piosenka pod tytułem Słowiański przykuc. Tak jak raperki na osiedlu, no. Na tych. No i dobrze. Na blukersi. I teraz uwaga, jaka jest ciekawostka. Pinarello i bez różnicy, czy jest to Granger, czy racingowy, dużo droższy Greville, nie ma żadnego swojego gravela na napędzie 2X. Dokładnie. Bo SRAM to wiadomo, że nie ma napędu 2X w gravelach. No nie. Shimano ma, ale tak. Nawet jak Pina montuje rower na napędzie Shimano, to montuje na 1X. 1X, ale generalnie o tyle fajnie złożono, że on jest na 800 całej, 810 GRX-ie. Nawet teraz łapy sobie sprawdziłem. No. Koła są fulcrumy, są aluminiowe. Ale to na pewno? No. No gdzie za taką kwotę karbonowe koła by dali?
A to czemu? To ja mam takie ręce zimne, że to takie ciepłe? Słońce grzeje. Słońce nagrzało aluminium już. Nie, ale poważnie? No poważnie, postukaj kluczem jakimś. Zarysuj. No, będzie pukał, no. Ja lubię pukać. Amelelinowe. Tak, ale są to fulcrumy generalnie włoskie, tak? Tak, ale to, co jest istotne w kołach fulcrum, bo ponieważ tutaj mamy piasty również fulcrum, które wyglądają zacnie, ponieważ ja osobiście jestem zwolennikiem piast, które są duże. No, takie bambułowate, aczkolwiek są, mi się podoba. Aczkolwiek sobie pomyślę, w moim growelu są cienkie jak świzbata, ale lubię bardziej takie. Ale to, co jest istotne, bo tutaj mamy, wiesz, jakie szprychy? Jakie? Straight pull. Straight pull mamy. Tak, straight pull to oznacza tyle, że szprycha wchodzi w prosto. Tak, ale on się nazywa Rapid Red. Mi się kojarzy, że te koła z nazwą kiedyś były Fulcrum Red Zero Metal. Groszek miał takie w rowerze swoim, no, górskim. Tak, ale to, co mówiłeś, on jest na homogenicznej grupie 800 mechanicznej. Tak. Mając na uwadze, że Pinarello w dalszym ciągu jest postrzegane jako Ferrari wśród rowerów, mając na uwadze, że tu mamy Carbon, no wprawdzie nie ten ich najlepszy z graveli, ale ten wygodnicki, to nie ma tragicznej ceny, nie, chyba. Generalnie, jeżeli nie widziałbyś tego roweru i ja bym ci powiedział, że rower karbonowy na tej 600, na grupie takich i na kołach takich, to nie powiedziałbyś, że on tyle kosztuje. Nie, bym dał mu około 30 tysięcy, wziąć pod uwagę, że to Pinarello i tak skonfigurowany rower. No. Kierę mamy z mosta aluminiową, to jest Jaguar. Ty kocie. O, ty kocie jeden. Trzymaj się, wariacie. O Boże. Mostek też mamy z mosta. Już. Generalnie, więc tu nie ma do czego się przyczepić. Tak, i sztyca jest również z mosta, i siodełko jest również z mosta. I to, co jest istotne, jak kupujecie sobie pinę, bez różnicy, czy szosową, czy nie, i tam jest siodełko z firmy Most, to trzeba kupić, najlepiej dedykowane jest światełko takie dedykowane z Mosta, bo tutaj wprawdzie jeszcze sztyca jest okrągła, więc da się każdą lampkę wstawić, ale jak już jest sztyca Oreo, na przykład tak jak w mojej dogmie, to tam żadna lampka nie podejdzie i jestem skazany na dedykowaną lampkę od piny. I to moim piny. Zdaniem jest minus. Bo powinni zrobić takie jakieś gumki mocne, żeby ją naciągnąć na każdą sztycę, jakieś uniwersalne, tak? Jeżeli ja mam wybór zamocować na moją sztycę coś na gumce, a zamocować dedykowane pod uchwyty, pod siodełko, to ja wybieram opcję numer 2. Ja myślę, że Unia się weźmie za to, tak jak ładowarki. Ma być jedna ładowarka do wszystkiego, do każdego urządzenia. Propos takich ciekawostek, to wiesz, co dzisiaj widziałem? Jest jakaś pani celebrytka, która sobie na Instagramie pije winko i stoi butelka, no i ona tam poleca firmę. A w Polsce jest całkowity zakaz reklamy alkoholu i bez różnicy, czy to w telewizji, czy jesteś celebrytą, nie można reklamować alkoholu. I jest komentarz, który zebrał najwięcej polubień. Kojarzysz taką ikonkę oczy? Nie. No oczy, które no, patrzą. Oczy, no. Tak, tak, tak. No i ktoś właśnie wrzucił taki komentarz, ale kto to był? Nie wiem. Walking.gov.pl. Ale nie może reklamować, ale ja znam takiego, co on tam łódką taką pływał. Łódką Bols. No, to no. Łódka była i... No właśnie. No i o. A jak, Tomek, powiedz, no bo Włosi to tacy smaczni, poza tym Włochy... A jeszcze jedna rzecz. Włochy są chyba trochę bliskie twemu sercu. Ja lubię ten kraj. No. Piękna kraina. Pizza, kapuczyna. No. Tiramisu. A coś zacząłeś jeszcze mówić, przepraszam. On stoi na oponach Maxxis Rambler 740C. Tak? Ale tutaj, jeżeli chcemy włożyć szerszą, to tu spokojnie jeszcze załadujemy. Ja myślę, że tu 45 spokojnie do wejdzie. Do przodu tej 50 bym zaaplikował. Tak. Oczywiście środek suportu, tak jak w każdej pinie, jest odwrotny. Tak. Czyli włoski. Tak. A powiedz teraz tak, bo pina... Z tego, co już zdążyliśmy się przyzwyczaić, no słynie z tego, że ten rower jest dopracowany w każdym szczególe, nie? No i tutaj na przykład do tarczy nie możemy się przyczepić. No nie. To, co było w poligonie kiedyś tam, no nie możemy. Ale powiedz mi jedną rzecz, bo mi osobiście to się ta sztyca nie podoba, ta rurka jakaś taka trochę cieniutka. No cieniutka, no. Jakaś taka trochę, ale najważniejsze pytanie dnia. Jak owijka? Owijka tu naprawdę fajna. Tak ładnie się klei. Lubisz, jak w rączce się klei? Tak, to owijka tu fajna. Ale oczywiście dałbym wkładki żelowe pod gravela, bo jednak fajnie, jak dla rączek jest mięciutko. A ja mam jeszcze jedno pytanie odnośnie mostka. Tutaj widzę dwie śruby z tej strony, ode mnie. No. I tam to są śruby, które dokręcają mostek z tej strony, tak, od środka? Kozacko. Normalnie tak, a tu masz inaczej. No Włosi muszą trochę inaczej. Giugiaro, Pinafarina, Pinarello. Tak. Oni muszą troszkę
inaczej myśleć, oni żyją w ogóle inaczej. Dla mnie to dziwne. Ale Pinarello to dobra nazwa. Ostatnio kolega, który się całkowicie nie zna na rowerach, mówi: widziałem twój nowy rower, Pirelli, niezły. Tak, Pirelli, no, Pirelli, Pinarello i tam inne. Wszystko to samo. Czy ty masz coś jeszcze do dodania? Powiedz mi jedną rzecz. Czy jeżeli ten rower, ty miałbyś do wyboru, rower na napędzie Gravela, 2X czy 1X, to który ty byś wybrał? Ja nie wiem, czy 2X bym nie wybrał. Tak? Nie wiem, to... Dla ludzi, którzy... A to nie o to chodzi. Dla ludzi, którzy nie dużo jeżdżą, jeszcze skały tam tysięcy kilometrów w roku, dla nich rower, który ma napęd 2X, daje więcej możliwości. Tak, aczkolwiek ja w swoim gravelu mam napęd 1X i całkowicie nie widzę potrzeby posiadania 1X, a jeżdżę i pod górki, pod Świętą Annę, traktem i wszędzie. Ale ty jesteś byłym zawodnikiem z grupy amatorsko-zawodowej, nie? Ale dużo ludzi też wybiera 1X, 2X. To generalnie dwoje babka wróżyła. No mi się wydaje, że czasami jest mieć lepiej większy wybór, tylko czasami ten wybór zamiast ułatwiać, to troszeczkę utrudnia. Troszkę przeszkadza, tak. Tu nie ma, to jest kość niezgody i tu nie ma dobrej. Ja tu tylko do koloru bym się jeszcze, ja nie bardzo A lubię. A wiesz, jak się nazywa ten kolor w pinie? Czarny matowy. Nie. Teraz taki quiz, trochę brzydki, ale to quiz dla ciebie, nie dla YouTube widzów. Kto jest niepełnoletni, proszę nie oglądać. To jest kolor, który się nazywa, jakbyś na pośladku na jednym i drugim napisał B i B i spojrzał z góry, to wyjdzie ten. Nie wiem. Bob. Bob? O, świetny. Świetny Bob, ale ja bym wolał może takiego Boba, ale w połysku wolałbym Boba, bo tu widać każdy palec, każdy tłust. No wszystko widać na tej ramie, no. Na Bobie widać wszystko, tak powiem. Dobra, Bob. Spadamy. Zrobiłbym fikołka do tyłu, ale nie ale umiem. Ale przenieśmy się w czasie. Gdzie ty go na tablicy dałeś? Tu nie, bo tu rów. To ja skoczę tu i idę go na tablicę powiesić. To jest... Mi się zawsze myli, bo to jest... Granger. A drugi jest... Gringer? Greville. A jest jeszcze ta postać z tego filmu. Nie Grinch. Grendel. Co mord... Tak. Ja lubię ten film. Ja nie wiem. Beowulf! I tam był Grendel. A to horror? No. To nie. Ja nie oglądam. Ale to taki nie horror. Tam był Grendel właśnie. Może to stąd. Ty, Grendel, ile obstawiasz? Nie tyrka, ale się roztyrka. Ty, to nie. Tam dużo słychać, smaru musi ale być. Ale dużo smaru jest. To jak się skończy, to będzie git. To duży rozmiar jest, przypominam. Tak. Ile obstawiasz? 9. 8820. No to zgadłem. Dobrze jest, dobrze. Dobra, przenosimy się w czasie. Mam nowe buty z Warszawy, dostałem od kolegi. Nie zrozumiesz historii tych butów, piękny kawalerze. Historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał. Dobra, mam kontrowersyjny rower na zdjęciu. Jest to rower Pinarello, ten Gringer, Granger to ten droższy. Ja go dam tu, bo on mi się podoba. Tak, w tą stronę bardziej go przesuniemy. I już! I on wisi na tablicy. I gdzie go powiesiłeś? Bliżej sprzedam nerkę. Rozumiem. Kochani, dajcie znać, co myślicie o włoskiej kapucinie. Kapucyna. A my idziemy dalej coś poszmądzić. Ty idziesz jeszcze dzisiaj coś popracować? Idę. Patyk? Żeby konia poganiać! Bo to jest Nordic Walking, tylko Niemcy narty ukradli. Idziesz, Falcik? Chodź w siną dal, my friendzie. Nordic Walking. Ty to masz na berecie skrogo. Ale Nordic Walking, wiesz, że ludzie nieprawidłowo chodzi z kijkami. Ja kiedyś słyszałem, że jest jakieś szkolenie na to, tak, jak chodzić. Przy tam musisz inaczej kijkiem, jeszcze. Jakby nie może było... Gałęzi z lasu, nie? A nie trzeba kijki kupować aluminiowe, karbonowe do Nordic Walkingu. Ale ty, zawsze możesz kupić sobie takie Pinarello i je nosić w lesie. I patrz, i o tak. Co? Co to jest? No Nordic Walking po włosku. A, co po włosku? No ty możesz to powiedzieć dla Włochów, że mam dla was nowy Nordic Walking. No, ale on jak na gravela to dobrze waży dość. No. 8 kili. 8 kili. Jak jadę rowerem i jem banana na przykład, lubię banany rzucać z kurki na drzewa. No. Wtedy ktoś myśli, drzewa bananowe rosną pewnie.
Tak wszyscy ludzie myślą, bo to jest pewnie w Polsce tak normalne. Jakbyś dużo ich jadł i dużo jeździł, to w końcu to ludzie naprawdę... To wszędzie tak by mogło, tak. I wiesz, co by mogło? Ja już widzę te reklamy na TVP. Widzę reklamy na TVP. Drzewa bananowe na Podlasiu. Tak, na Podlasiu. Koleżanka idzie. Patrz. O. Weź się zobaczyć, czy możecie razem trening zrobić. Ale ja mam tylko... Dobry. Dobry. Ja mam tylko jeden kijek, a pani ma dwa, więc pani jest lepsza. Few moments later. Przeznaczenie. I teraz ja mogę zacząć karierę w Nordic Cookingu. Kijek oddaję do lasu. Może... kurczę. Ktoś by go wziął, jeszcze pochodził z nim. Dobra, kochani, kończymy tą pyszną przygodę. Co jest najważniejsze? Wiosna przyszła, słońce przyszło i хорошо. Dzięki, tak, że byliście z nami. Uprawiajcie jakikolwiek sport ruchowy, tak. Może być Nordic Walking z kijkami, bez nart, bez kijków, z czymkolwiek. Dzwonki, lajki i... I suby, bo tak chcemy i jest wiosna. Pa. Na razie, pa.